Słuchajcie, zaraz przejdę, jak powiedziałem, do meritum, ale pomyślałem sobie, że na samym początku, na pierwszych dwóch, trzech slajdach chciałbym wam po prostu pokazać to, co stanowi fundament naszego działania, żebyście też zrozumieli pewną specyfikę, z której wypływa nasze podejście do pracy z naszymi zwolennikami. Otóż my jesteśmy organizacją, która opiera się na tak zwanych kampaniach. Tutaj macie, nie będę tego czytał, macie ten opis tego, co my rozumiemy, co my definiujemy jako kampania. Pragnę przypomnieć przy tym, że w ogóle to słowo, pewnie części z was, no właśnie z czym się kojarzy słowo kampania, jeśli chodzi o dziedzinę życia? Z wyborami politycznymi. Okej, z czym jeszcze? Z reklamą. I z wojskiem. Ta oryginalnie to słowo pochodzi właśnie z terminów, to jest termin militarny, tak? Czyli kampania była jakimś, jakimś procesem, który miał osiągnąć bardzo określony cel, militarny. I stąd pochodzi w ogóle to słowo, ono zostało potem przejęte przez właśnie na przykład marketing. No i oczywiście ta ostatnia fraza, czyli ta, jeśli polityka jest sztuką tego, co możliwe, o, tutaj wyszło. Prowadzenie kampanii jest sztuką osiągania tego, co wydaje się niemożliwe. Tak to definiujemy. I w związku z tym to jest dla nas pewien wyznacznik naszych wszystkich działań, pewna rama, która wiąże nasze działania. I dlaczego to podkreślam? Dlatego, że my nie jesteśmy organizacją, tu przejdę na kolejny slajd, nie jesteśmy organizacją, która jest, definiuje sama siebie jako organizacja edukacyjna. Co nie oznacza oczywiście, że nie prowadzimy działań edukacyjnych. Tak? Jeżeli ja piszę, nie wiem, artykuł, który publikuję w gazecie, albo robimy ulotki, albo robimy filmy, to są wszystko w jakimś sensie działania edukacyjne, ale nie edukacja jest naszym celem. Naszym celem jest osiągnięcie konkretnej zmiany w określonym czasie. Znaczy mówiąc, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, weźmy może coś z polskiego podwórka, że chcieliśmy wprowadzić zakaz uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów, to wyznaczyliśmy sobie cel, który mówił, jak ten zakaz ma być wprowadzony i do kiedy. I to jest wyznacznik naszego sukcesu bądź porażki, nie to, ile ludzi wyedukujemy. Możemy, czasem tak było, na przykład inna kampania, którą prowadziliśmy w Europie, która miała ogromną popularność, oczywiście szerokim echem się odbiła. To była kampania związana z patentowaniem organizmów żywych z ponad 10 lat temu w Europie. I ta kampania finalnie nam się nie udała, bo w ostatnim momencie po prostu okazało się, że ktoś czegoś nie dopilnował i w procesie legislacyjnym bardzo często lobbyści w ostatnim momencie wrzucają coś do tekstu ustawy, jest to przegłosowane po ptakach. Inaczej mówiąc, ten cel, który w naszym przypadku musi mieć odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym, ekologicznym, fizycznym, jest tym, co nas definiuje. I jak widzicie, tu jest ta różnica w przypadku edukacji. Szukamy coraz więcej powiązań. Dobra edukacja jest edukacją, która rozszerza nasz punkt widzenia. Natomiast w przypadku prowadzenia kampanii, de facto to, co my robimy, to to, że zaczynamy mówić o jakimś problemie bardzo szeroko, a następnie zaczynamy zawężać optykę oglądających tę naszą kampanię, po to, żeby skupić ich zainteresowanie i emocje na konkretnym działaniu. Ponieważ w pewnym momencie chcemy oczywiście, prawie zawsze, nie zawsze, ale prawie zawsze, chcemy, żeby ci, do których mówimy, czyli przede wszystkim właśnie nasi zwolennicy, zaczęli działać. A żeby to zrobić, trzeba doprowadzić do czegoś, do takiego stanu, w którym ogólne zainteresowanie staje się, jakby przeradza się w emocje, to już nie jest na poziomie intelektualnym, ale dzieje się na poziomie emocjonalnym, emocje związane z tym, że ktoś mówi okej, ja zrobię coś konkretnego. Czasem oznacza to tylko wysłanie maila, czasem przypięcie sobie wstążki, czasem zorganizowanie spontanicznej akcji w
w mieście, w którym nie mamy żadnych wolontariuszy na przykład, a czasem wzięcie udziału w naszej akcji bezpośredniej. Ostatni slajd, który chcę Wam pokazać i który mówi o tym, jak prowadzimy kampanię, jest slajdem, a niestety już nie miałem czasu przetłumaczyć to na polski, więc tylko szybko przez to przejdę. Slajdem, który pokazuje, w jaki sposób my stosujemy sekwencję budowania czy przechodzenia właśnie od sytuacji, w której skoncentrujmy się na tym, co widzi publiczność, bo o niej dzisiaj będziemy dużo mówić. Na początku widzimy, że publiczność, kiedy my zajmujemy się zbieraniem informacji, nie widzi nic. Potem zaczyna widzieć ofiarę. De facto w przypadku problemów ekologicznych, ale nie tylko ekologicznych, również związanych z na przykład z prawami człowieka, jest jasnym, że ktoś zazwyczaj jest ofiarą danego stanu rzeczy. Bardzo często jest tak, że niestety mówi się, że ogólnie jest źle, ale niestety nie, albo że jakaś grupa bardzo szeroka jest ofiarą, ale dopóki ludzie nie widzą twarzy tej ofiary, nie są w stanie nawiązać tego kontaktu, zacząć budować kontaktu emocjonalnego. Następnie, kiedy po stronie kampanii my staramy się identyfikować, tutaj dokładnie widzicie, używamy, nie boimy się tego słowa, identyfikujemy wroga, czyli tego, kto stara się nie dopuścić do wprowadzenia zmiany. Może, że powinienem o tym powiedzieć, zwłaszcza, że my jesteśmy organizacją, która w naszym działaniu opiera się na zasadzie non-violence, nieużywania przemocy, ale to nie oznacza, że w naszej strategii nie używamy tych słów i nie definiujemy, kto jest często po dwóch stronach bitwy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli bardzo często jest tak, że jeśli jeśli nie ma jakiegoś potężnego przeciwnika, to prawdopodobnie znaczy, że problem można rozwiązać za pomocą edukacji. Ale czasem pewnych problemów nie da się rozwiązać za pomocą edukacji, bo po drugiej stronie są jakieś siły, które chcą to uniemożliwić. Zwłaszcza oczywiście ja znam to z mojej praktyki związanej z ochroną przyrody i ekologią. Zazwyczaj w tych kampaniach, które prowadzimy, jest ktoś albo jakiś zestaw czy firm, czy decydentów, którzy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do tego, żeby na przykład wprowadzono zakaz uprawy GMO, albo na przykład, żeby zakazano wierceń na terytorium arktycznym. W związku z tym my definiujemy tego wroga i go przedstawiamy publiczności. Tutaj widzicie też, wtedy w tym momencie ludzie zaczynają odczuwać, czyli mówimy też o tym, w jaki sposób ludzie odczuwają, czują się na poszczególnych etapach prowadzenia kampanii. A następnie przedstawiamy rozwiązanie. Identyfikujemy i przedstawiamy rozwiązanie, które jest odpowiedzią z punktu widzenia ludzi, odpowiedzią na ten stan rzeczy, z którym przychodzi się borykać. Czyli inaczej mówiąc, jeśli przykładowo prowadziliśmy kampanię związaną ze zmianą trasy Via Baltica, pamiętacie Dolinę Rozpudy, prawdopodobnie to coś o tym słyszeliście, to rozwiązaniem była po prostu pokazywana przez nas trasa, która okrążała Dolinę Rozpudy i trasa, która przebieg trasy Via Baltica, to autostrada Via Baltica, która po prostu została narysowana przez ekspertów w innym kształcie niż proponowały to kolejne rządy. No i w tym momencie mamy ten pierwszy bardzo ważny etap całej dużej kampanii zakończonej i to jest ten moment, kiedy właśnie pojawia się musi zaangażowanie. No bo w większości przypadków, jeśli ja mógłbym to wszystko zrobić, a następnie pójść do decydenta i powiedzieć, ok, to są argumenty, tu jest przeciwnik, ale tu jest takie rozwiązanie i on by się ze mną zgodził, no to ja nie muszę prowadzić kampanii. Kampanię prowadzi się po to, że albo dlatego, że nie będzie to takie łatwe, argumenty same nie wystarczą, w związku z tym potrzebujemy zaangażowania ze strony naszych zwolenników. I żeby to zaangażowanie się pojawiło, to oczywiście ludzie muszą widzieć pewną możliwość, okazję do tego, żeby coś takiego zaistniało i muszą też widzieć to, co się nazywa tym mechanizmem zaangażowania. On może być bardzo, bardzo różnorodny. Od sytuacji, w której na przykład ten mechanizm może polegać na ataku facebookowym albo twitterowym na konto decydenta,
może wiązać się z bojkotem, może wiązać się z wysyłaniem listów i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie oczywiście jak w miarę jak to zaangażowanie narasta, pojawia się właśnie to wezwanie do działania, które przenosi albo zazwyczaj podnosi poprzeczkę, czyli wzywamy ludzi do tego, żeby zrobili jeszcze więcej. Dobrym przykładem, którym też potem do tego, którego wrócę, jest sytuacja w kampanii, którą mieliśmy w kampanii z Doliną Rozpudy, kiedy w pewnym momencie, kiedy już była rozkręcona kampania, był nasz obóz w zimie w lasie nad Rozpudą, poprosiliśmy po prostu ludzi o to, żeby spontanicznie zaczęli robić demonstracje poparcia dla nas w jakimś sensie, a przeciwko niszczeniu Doliny Rozpudy. I wtedy rzeczywiście dla nas samych wydarzyła się rzecz niesamowita, mianowicie rzeczywiście ludzie zaczęli to robić, my liczyliśmy, że to będzie może w 5 miastach, okazało się, że tydzień w tydzień mieliśmy 14 miast plus dodatkowe miasta pod polskimi ambasadami za granicą. Więc to jest ten tak zwany moment, kiedy ludzie się mobilizują. Jeśli jest dobrze zaplanowana kampania, to jest szansa na wygraną. Wygrywamy my, nie tylko, to nie znaczy my jako prowadzący kampanię, ale również my jako zwolennicy, czyli ci wszyscy, którzy się zaangażowali. No i bardzo ważne jest, żeby w tym momencie dać ludziom, tym, którzy się zaangażowali, i akurat na tym spotkaniu się to trzeba bardzo mocno podkreślić, dać odczucie, że to zwycięstwo wydarzyło się w dużym stopniu dzięki nim. Z punktu widzenia psychologicznego ludzie powinni rzeczywiście, ci, którzy się zaangażowali, powinni odczuwać zadowolenie. Po tych wszystkich ciężkich czasem emocjach wcześniej jest moment, w którym jest moment na celebrę, na świętowanie i na powiedzenie, że rzeczywiście coś, do czego nam się udało doprowadzić, jest czymś, na czym co więcej można budować. Ostatni etap, który jakby już wychodzi poza ten schemat narysowany tutaj, jest jakby łącznikiem. To jest temat, w którym, etap, to jest etap, w którym dokonuje się tak zwany transfer of power, jak to się mówi, nawet nie wiem, jak to na polski przełożyć. Chodzi o to, że jeżeli zakumulowaliście jakiś kapitał społeczny w jednej kampanii albo w jednym projekcie, jak często to jest nazywane w waszym przypadku, to sztuką bardzo dużą, którą naprawdę należy kształtować, rozwijać, jest przełożenie tego kapitału społecznego, włożenie go w kolejny projekt, żeby go nie tracić. My na przykład ten problem mieliśmy po Rozpudzie. Byliśmy tak zmęczeni, nikt nie zaplanował tego momentu tutaj ostatniego, kiedy powinniśmy celebrować ze wszystkimi ludźmi i wrzucić od razu ten kapitał społeczny na kolejną kampanię. I niestety już po prostu nie starczyło nam się. Okej. Okay. Macie jeszcze jedno pytanie. A co jeżeli, czy mieliście taką sytuację, że wszystko to zrobiliście, a problem nie został rozwiązany i ponieśliście klęskę i musieliście coś zrobić wobec tych osób, co się zaangażowały. W jakimś sensie mamy taki problem stale z jedną kampanią, czyli z kampanią związaną z energią i z klimatem. My jak zaczynaliśmy tę kampanię w Polsce w 2008 roku, to wiedzieliśmy, że to będzie zupełnie inny rodzaj wyzwania. Tak? Bo jakby największe siły gospodarcze, polityczne, moje rozeznanie jest takie, że nie ma żadnej kampanii, która jest trudniejsza niż kampania związana z klimatem i energią. Bo jak popatrzycie nawet na listę najbogatszych firm w Polsce, to w dziesiątce pierwszej najbogatszych firm jest chyba, nie wiem, 5 czy 7 na samym początku tych, które zajmują się de facto gospodarką surowcową, czyli wydobywaniem kopalin i spalaniem. Firmy energetyczne albo firmy, które wydobywają albo sprzedają ropę. Orlen na pierwszym miejscu, PGE na trzecim, jakoś tak. I w związku z tym jest to potężna sieć interesów, która znacznie potężniejsza niż w naszych poprzednich kampaniach i zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie ciężka rzecz. Przykładem jest, idąc dalej, zobaczycie jeden przykład, wam pokażę, jak zaangażowaliśmy zwolenników właśnie w trakcie trwania tej kampanii, nie tak dawno temu, gdzie apelowaliśmy do premiera i premier de facto w końcu odpowiedział na pytanie ze strony naszych zwolenników,
Natomiast z punktu widzenia osiągnięcia naszego celu, czyli uzyskania takiej ustawy, która rzeczywiście będzie popierać rozwój, wspierać rozwój energii odnawialnej, na razie nam się to nie udało. W związku z tym my musimy komunikować. To jest wtedy oczywiście duży problem, bo im dłużej są ludzie i nie widzą sukcesu, tym oczywiście budzi się takie uczucie, ok, czy to w ogóle ma sens, tak? To jest czasem trzeba też powiedzieć sobie oczywiście, znaczy nie tylko sobie, ale powiedzieć również im, że po prostu w tym momencie musimy na przykład zawiesić kampanię. Czasem są takie momenty, my jeszcze do tego nie doszliśmy momentu, ale pamiętam był taki moment w kampanii związany z Via Baltica i Rospuda, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czy po prostu nie zawiesić tej kampanii, bo mieliśmy w pewnym momencie takie odczucie, że z różnych powodów nie posuniemy się przez najbliższy rok nigdzie dalej. Wtedy moja rada byłaby taka, być uczciwym w stosunku do zwolenników, jakkolwiek oni są definiowani, po prostu powiedzieć im, słuchajcie, nasza ocena jest taka, że po prostu na razie musimy, nie mamy na przykład zasobów, żeby zwiększyć znacząco nasz, razem z wami, nasz wpływ na decydentów. Musimy poczekać, zebrać, jeszcze raz to przemyśleć, zebrać więcej środków i wtedy wrócimy do was. Jakieś pytanie? Okej. Okay. To ja mam tylko pytanie techniczne. Czy nie jest za zimno? Jest trochę, to ja jednak. Nie jest za ciepło. To możesz się rozebrać. Masz koszulkę? Dobrze. Proszę. Ale jaką różnicę pytasz? Można być za ekologią, albo tak, przeciwko złemu rozwiązaniu. Czy na poziomie celu definiowania też przekazu później widzisz różnicę w tym, czy ludzie się angażują za jakimś rozwiązaniem, czy przeciwko? O, oczywiście. O, szalona różnica. Jutro też o tym więcej powie Ania. Natomiast ja mogę powiedzieć wam w tym momencie coś takiego. Może odwołam się do tej najtrudniejszej kampanii z energii i klimat. Zazwyczaj jest tak, że ludzie, my, nie ludzie jacyś, tylko my, łatwiej i szybciej reagujemy na rzeczy, na przekazy, które są dla nas a, oczywiście jaśniejsze, bardziej czytelne, b, dotyczą czegoś, co wydaje nam się, że możemy zmienić. Teraz zmiana klimatu i procesy związane są po pierwsze odsunięte w czasie, czyli moje działanie będzie miało wpływ prawdopodobnie nie na to, co się stanie za rok, dwa czy za pięć, ale prawdopodobnie dopiero na przykład na następne pokolenie, co w ogóle powoduje bardzo trudne podejście do tego. I co więcej, jakby jest, ja jestem, wydaje się wszystkim, że wydaje się nam, że po prostu jesteśmy tak mali, tak małym pionkiem, że to nie ma żadnego znaczenia. No bo na przykład popatrzmy na Chiny, tak? Pojawia się ten komunikat. W związku z tym na przykład w Polsce, zwłaszcza w Polsce, bo oczywiście mamy dostęp do badań dotyczących tego, jak ludzie reagują na różne komunikaty związane ze zmianą klimatu. My za dużo nie mówimy o zmianach klimatu. To nie znaczy, że uciekamy od tego, ale nie mówimy. Mówimy o tym, w jaki sposób produkcja energii w Polsce a, wpływa na nasze zdrowie. Zwłaszcza w ostatnim roku mówiliśmy o tym, bo pewnie, nie wiem, jeśli nie śledzicie naszych działań bardzo mocno, to pewnie nie wiecie, że więcej ludzi umiera przedwcześnie w Polsce w wyniku spalania węgla niż w wyniku wypadków samochodowych w ciągu roku. Więc zdrowie to jest jeden element, który wydaje się działać i drugi element to jest element związany, pozytywny, związany z tym, że to też potwierdzają badania, Polacy chcieliby mieć kontrolę nad tym, jak produkują energię. Czyli te tak zwane przydomowe elektrownie, czy małe panele fotowoltaiczne, czy wiatraki, które stają się coraz bardziej wydajne, są pewnym pozytywnym przekazem, który mówi o tym, to trochę też nawiązuje do takiego polskiego, badania to pokazały nam, takiego polskiego trochę, jak to powiedzieć, charakteru, takiej złotej rączki, że ja tutaj sobie tak zrobię i jakby ten sieć mi padła,
to ja będę generalnie bezpieczny, tak? To jest takie bezpieczeństwo na poziomie bardzo, powiedziałbym nawet rodziny, nie już nawet, nie mówię, że społeczności, gminy i tak dalej, na poziomie indywidualnego gospodarstwa domowego. Więc w sposób, w jaki formułujecie przekaz, a oczywiście no, jest ta podstawowa zasada, ona jest dla mnie jakby kardynalna, jest sposób, w jaki formułujecie przekaz bardzo ważny, ale najważniejsze w tym wszystkim konkretne, najbardziej konkretne jest to, że musicie wiedzieć, do kogo mówicie. Czyli musicie być autentycznie najlepiej, jak najbardziej potwierdzone. Czasem nawet warto zainwestować w informacje socjologiczne, statystyczne na temat tej grupy, do której mówicie. My czasem strzelaliśmy, bo nie mieliśmy pieniędzy, zwłaszcza wcześniej, kiedy byliśmy małą grupką ludzi. I czasem nam się udawało, a czasem nie. Ale jeśli mam pieniądze, które mogę wydać na zbadanie tego, jakie co ludzie czują albo co myślą w zależności od przekazu, którym ja chcę im zaaplikować, to są dobrze wydane pieniądze zazwyczaj. Ok, możemy iść dalej? Pytaliście o nasze liczby, tak? Więc to są liczby... Mogę prosić tak. O bardziej precyzyjną odpowiedź na to pytanie, bo też mnie zainteresowało, a nie wiem, czy ty czujesz się usatysfakcjonowana, ale ja nie, więc chodzi to o ten pozytywny przekaz, a negatywny. Co mobilizuje bardziej ludzi też. Tak, czy czy działamy na rzecz... Ale to jest właśnie, dlatego to jest ta najważniejsza rzecz, którą powiedziałem na koniec. Nie ma takiej zasady. Niektórzy twierdzą, że taka zasada jest, że lepiej mobilizować jest jakby pozytywnie, tak? W tym sensie, że wtedy ludzie będą, że tak powiem, nie będzie takiego podziału się tworzyć i wszyscy będą tacy cool i fajni. Ale moja perspektywa i moje doświadczenie moich kolegów pokazuje, że taka zasada nie istnieje. Sytuacja na przykład jest dobra, która pokazuje naszą kampanię nie w Polsce, ale robioną wcześniej w 90-tych latach, przeciwko Shellowi, wtedy też byliśmy przeciwko Shellowi, tak jak teraz. W związku z tym to była kampania o nazwie BrandSpark, to była nazwa platformy wiertniczej, którą Shell chciał zatopić, a my wtedy prowadziliśmy kampanię związaną z morzami i oceanami, która chciała wprowadzić legislację na poziomie międzynarodowym, która zabraniałaby tego typu rzeczy. I to była typowa kampania, że tak powiem, nakierowana na tak zwane, taka klasyczna stop, tak? Czyli po prostu stop. To powinno być zakazane. I ta kampania po prostu doprowadzi do tego, że na przykład grupy chyba jakieś społeczne, grupy religijne same zaczęły na przykład bez naszego nawet wezwania zaczęły bojkotować Shella. Więc i wzywały do tego bojkotu swoich członków. Więc to pokazuje, że tutaj nie ma tego typu, że tak powiem, złotego środka. Dlatego ja to podsumuję w ten sposób, a jeśli tylko wiemy i możemy testować to, do jakiej grupy mówimy, to wtedy na tej podstawie tej wiedzy, a jeszcze lepiej testów, jesteśmy w stanie stwierdzić, ok, dla tej grupy lepszy będzie przekaz stop i generalnie jakby opozycyjny, albo dla innej grupy będzie lepszy przekaz, który będzie mówił o tym, że to jest rozwiązanie pozytywne, konstruktywne. Oczywiście. To zależy też od sytuacji, to znaczy od tego, o jakim problemie mówimy, że w zależności od problemu będzie lepiej, bo tak zakładam, że tych czynników może być wiele. I pytanie, czy to jest też równie ważne, co ten odbiorca, czy ten odbiorca jest absolutnie kluczowy? Myślę, że jest kluczowy. Jeśli pytasz mnie o to, co jest ważniejsze, to powiedziałbym, że odbiorca. A nie to, jaki charakter mam problemu, bo o każdym, znaczy inaczej mówiąc, Ja jako Maciek Muskat, dla mnie najważniejsze są te zmiany klimatu i to, jak one dotykają ludzi i tych, którymi dzielimy tę planetę. Ale większość Polaków ma zupełnie inne podejście do tych spraw i nasze badania to potwierdzają. Więc ja nie mogę z powodu moich preferencji na przykład ignorować tego, jak Polacy w tym kraju myślą, jak postrzegają te rzeczy. Jeżeli chcę być skuteczny. Jeżeli zależy mi na tej finalnej zmianie, o którym powiedziałem na początku, a nie jakby na byciu, że powiem, jakby na dopasowaniu świata do moich poglądów. Okej. To myślę, że teraz już przejdziemy do sedna, czyli do tego, co jest meritum tego warsztatu.
Tutaj macie pewne liczby dotyczące naszych zwolenników Greenpeace w Polsce. Ja chciałem wam powiedzieć na początku jedną rzecz, mianowicie nasza organizacja, która powstała ponad 40 lat temu, my teraz w ostatnich latach bardzo dużo mówimy, że chcemy mobilizować, chcemy być taką organizacją, która włącza ludzi znacznie bardziej i tak dalej, bo Greenpeace pewnie może wam też kojarzy się, a większości ludzi nadal kojarzy się z taką organizacją, która robi jakieś akcje takich różnych osób, które często robią niebezpieczne rzeczy. Robią oczywiście czasem jakieś raporty, jakieś tego typu rzeczy, ale to są bardziej tacy organizacja akcjonistyczno-ekspercka, coś w tym stylu. Natomiast na pewno nie organizacja, która idzie w kierunku budowania szerokiego poparcia. I tak rzeczywistości było, natomiast na samym początku Greenpeace była to sytuacja, w której po prostu ludzie absolutnie spontanicznie podjęli pewne działania związane z zatrzymaniem testów nuklearnych. Notabene podjęli je dlatego, oni byli członkami innej organizacji, organizacji o nazwie Sierra Club, znanej i szanowanej organizacji amerykańskiej. I ta organizacja nie zgodziła się na działania związane właśnie z powstrzymaniem testów atomowych przez tychże zwolenników, czy też zwolenników tej organizacji, czy członków. W związku z tym oni powiedzieli, ok, cześć, tak, to my jakąś starą tam krypę sobie odremontujemy i popłyniemy i spróbujemy ich zatrzymać. To się oczywiście nie udało wtedy, zatrzymania owych testów nuklearnych, ale jak oni wrócili do portu, to okazało się, że nagle, że ludzie spontanicznie trafili w jakąś strunę i ludzie spontanicznie, ludzie, którzy w tym czasie żyli, my tego nie pamiętamy, ale ludzie, którzy żyli w tym cieniu, jak to się mutual, jak to się mówiło, że wzajemnej możliwej destrukcji, tak, przez pociski atomowe, że to jakoś ruszyło jakąś strunę i zaczęli działać. Więc u źródła zarania naszej organizacji leży de facto nie grupa ekspertów, która stwierdziła, musimy coś zrobić, tak, bo jest jakiś problem, tylko grupa zwykłych ludzi, która podjęła działanie wolontarystyczne, spontanicznie. W jakimś sensie to jest w naszym DNA, natomiast z wielu powodów na przestrzeni tych dekad, które już istnieją, ponad 4 dekad, to się zmieniło i powoli jakby próbujemy odszukać te nasze korzenie teraz. Ja nie tak dawno temu byłem bardzo zdziwiony, bo w jakiejś książce znalazłem, że pierwszy raport naukowy Greenpeace wydał dopiero chyba po 15 latach swojego istnienia. Wcześniej w ogóle nikt nie myślał o tym, żeby przygotowywać jakieś specjalne raporty naukowe, a teraz mamy co tydzień jakieś. Okej, to jest właśnie to, co się zmienia. Z naszego punktu widzenia, my oczywiście obserwowaliśmy to już od dłuższego czasu, ale te wydarzenia, które wiązały się z arabską wiosną i z rozwojem oczywiście narzędzi do organizacji, nie mówię tylko oczywiście o Facebooku czy Twitterze, ta sytuacja spowodowała, czy doprowadziła do takiego stanu, w którym ludzie znacznie bardziej niż wcześniej mogą stać się aktywnymi liderami, aktywnymi twórcami kampanii i ich zaangażowanie może być daleko większe niż takie zaangażowanie, które kojarzy się z podpisywaniem tylko i wyłącznie petycji Awazu albo petycji Greenpeace'u, klikaniem. I może wybiegać w wielu różnych kierunkach. Powiedziałem na początku, my w Greenpeace definiujemy tych rodzaje wsparcia, czy te grupy wsparcia jako te trzy podstawowe, ale też muszę wam powiedzieć, że coraz częściej zaczynamy odchodzić od tego podziału. A to dlatego, że chcielibyśmy, żeby ten podział zaczął znikać. Żeby pojawiała się nazwa zwolennik. Takie piękne słowo jest po angielsku supporter, czyli znacznie lepsze niż zwolennik, bo ono jest takie oczywiście pozytywne, mówi o wspieraniu, prawda? Wspierający brzmi słabo po polsku. Jak znajdziecie dobrą nazwę, to możecie mi powiedzieć. I pod tym
chcielibyśmy, żeby pod tym parasolem zwolenników znajdowali się ci wszyscy ludzie i żeby oni wzajemnie mogli zmieniać rolę. Słuchajcie, dlaczego my chcemy mieć więcej sympatyków, aktywistów, wolontariuszy i darczyńców? Dlatego, że jeśli mamy ich więcej, to stać nas na większe wyzwania. Pierwsza, najważniejsza odpowiedź jest właśnie taka. Bo jeśli mamy ich więcej, jeśli będziemy mieli więcej środków, jeśli będziemy mieli ich więcej pod względem liczby również, to możemy ulepić z tych różnych podgrup naszych zwolenników coś znacznie większego. Na przykład ta liczba 100 tysięcy naszych cyberaktywistów, która wbrew pozorom nie jest aż taka duża. Jak ja pamiętam, jak rozmawiałem z jakimiś politykami, czy byłymi politykami, jakieś dwóch mnie zapytało, to ilu wy macie tych cyberaktywistów? Jak powiedziałem 100 tysięcy, to widziałem, że byli potężnie zaskoczeni. Bo nie postrzegają organizacji pozarządowych jako tych, które są w stanie zgromadzić tego typu grupę. Więc to stanowi dla nich jakąś siłę. Oczywiście dla tych, którzy jakoś już potrafią percepować to, co można zrobić z taką grupą, zazwyczaj politycy na przykład tego nie rozumieją do czasu, aż stają się celem. I pokażę wam na przykład, jak zrobiliśmy atak na stronę prezydenta, na stronę facebookową. I co to spowodowało, tak? Powiem wam, bo znam też za kulis sytuację, co się działo w kancelarii prezydenta. Albo mieliśmy taką sytuację, że robiliśmy kampanię w sprawie związaną z klimatem i energią podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie chcieliśmy zmusić partię do zajęcia stanowiska w kontekście głównych spraw związanych z energią. I wymyśliliśmy taki mechanizm, który łączył online z offline, jak to się mówi, czyli sytuację, w której ludzie mogli poprzez internet wejść i wysłać faks do sztabu danej partii. Jak sobie wyobrażacie, jeżeli udało nam się skumulować działanie ludzi w odpowiednim momencie, to co się działo? Dokładnie, to po prostu na chwilę zaczęliśmy otrzymywać telefony ze sztabów, że co tu się dzieje, co my robimy, bo oni nie mogą używać faksów, tak? Jeszcze używają co. Więc to było dla nas akurat potrzebne, dlatego, bo chcieliśmy na samym początku chcieliśmy podnieść generalnie ciśnienie i sprawić, żeby ci szefowie sztabów trafili do swoich liderów partyjnych i żeby powiedzieli im, słuchajcie, no. Coś tu się dzieje, ludzie nam po prostu unieruchomili faksy. Tak? No to jest jakiś mechanizm, jeden z wielu oczywiście, nie jedyny, który wpływał na tych liderów, na decydentów, żeby odpowiedzieli na nasze wezwania. Słucham? Jak się zastanawialiśmy, czy to się wszystko drukowało, czy nie zmarnowaliście papieru z tych faksów? Na początku na pewno, tak? Tylko ja, my przygotowanie tego typu pytania, no ciągle się pojawiają. Wy przeciwko tej ropie z Arktyki protestujecie, a czym napędzacie wasze pontony i tak dalej. Tak? Fakt tego, że znaczy mówiąc, najbardziej takim generalnym poziomie odpowiedzi zawsze jest prostym, że wam się też może przydać. Jeśli ktoś jest organizacją, która działa w ramach systemu, tak jak my działamy, my nie jesteśmy antysystemową czy pozasystemową organizacją, płacimy podatki i tak dalej, mamy stosy księgowości, wy też. Więc jeśli jest to organizacja, która chce zmienić system, działając w ramach tego systemu, to po prostu pewnych rzeczy musi robić. Jeśli ja chciałbym być czysty, tak, i generalnie nie mieć żadnego tak zwanego śladu ekologicznego, to powinienem się przenieść na wieś i założyć gospodarstwo ekologiczne. Może kiedyś tak zrobię, ale jeśli chcę działać, to muszę podróżować, muszę wysyłać maile, muszę używać technologii i co więcej, staramy się tej technologii używać jak najlepiej. Maciej, nie wiem, czy będziesz w stanie moje pytanie odpowiedzieć, czy jutro Ania, bo też myślałem wcześniej o faksach, to was kosztowało coś, wysłanie tego faksu, prawda? Tak. Oczywiście. Okej. Ostatnia rzecz, o której powinien powiedzieć, to jest ta właśnie stabilność i lojalność. Widzicie, to jest rzecz, która jest nie do przecenienia. Ja, jak słuchałem, ktoś z was chyba wspomniał podczas oczekiwań właśnie o tym, jak zatrzymać ludzi, jak sprawić, żeby oni zostali.
ta wiedza i te umiejętności są bardzo, bardzo ważne dla każdej organizacji, której zależy na tym, żeby właśnie być większa i osiągnąć coraz większe wyzwania. I co więcej, w odniesieniu do fundraisingu przede wszystkim, jeśli umiemy utrzymywać tę stabilność i lojalność tych ludzi, którzy są z nami, to nasze koszty prowadzenia fundraisingu diametralnie spadają. My to znamy z Greenpeace bardzo dobrze, bo w niektórych krajach po prostu te koszty pozyskiwania, jakby koszty od darczyńcy są bardzo wysokie, a niektórych są bardzo niskie. I czasem te koszty stanowią o przetrwaniu albo o zamknięciu danego biura. W związku z tym inwestycje poczynione właśnie w to są z punktu widzenia bardziej długofalowego działania i pracy ze zwolennikami czymś, co jest kluczowe. A powiedziałbym teraz tak podsumowując bardzo szeroko, jutro będzie o tym Ania mówić też w szczegółach. Myślę, że największą rzeczą, czy najmocniejszą rzeczą, którą można zrobić, jeśli chodzi o podtrzymywanie stabilności, lojalności z tymi naszymi zwolennikami, jakkolwiek rozumianymi, jest rozmowa z nimi. Coś, co jest bardzo często jakby gdzieś w hierarchii jest bardzo daleko. Bo mamy przecież tyle rzeczy, które musimy wykonać, musimy napisać raporty, musimy się skontaktować z tymi, którzy są decydentami, prawda, których zależy wprowadzenie decyzji, musimy kontaktować się z mediami często, musimy oczywiście obowiązki formalne czy formalno-prawne wypełnić, bo bez tego to po prostu nic nie będzie i tak dalej, i tak dalej. I ta komunikacja z tymi naszymi zwolennikami zaczyna schodzić na coraz niższy poziom. I to jest powód tego, że bardzo często po prostu nie ma tej stabilności, lojalności. A jak wy rozmawiacie? To znowu w zależności od grupy. Inaczej rozmawiamy dzisiaj skupimy się bardziej na wolontariuszach w drugiej części. I z wolontariuszami oczywiście trzeba rozmawiać inaczej. Oni wymagają innego języka i wymagają innego rodzaju motywacji. Jeśli chodzi o naszych cyberaktywistów, to tutaj kluczem jest segmentacja, czyli żeby zorientować się, jak oni odpowiadają na różnego rodzaju komunikaty, bo na jednych będą wpływać generalnie komunikaty właśnie pozytywne albo obrazy pozytywne i to jest, myślę, nawet być może większość w tej komunikacji związanej z cyberaktywizmem. Natomiast jest taka mniejsza grupa, która generalnie jak widzi rysia albo misia polarnego w swoim mailingu, to go kasuje automatycznie. Ja na przykład należę do tej grupy, przyznaję się. Więc trzeba, jakby znowu wracam do tego, co tobie chyba powiedziałem, że trzeba wiedzieć, do kogo się mówi. Tak? Trzeba, to jest podstawa, myślę, że ono będzie to stwierdzenie będzie wracać również jutro z Anią, żeby wiedzieć jak najwięcej, do kogo się mówi. Trochę już w podobnym stylu, czy w podobnej sytuacji jesteśmy, kiedy idziemy, mamy wykład, czy mamy warsztat, jak z wami. Ja chciałem się wcześniej dowiedzieć na temat tego, z kim będę miał do czynienia. Słuchajcie, teraz mam dla was krótką prezentację, po której będzie przerwa. Chcę wam pokazać, jak działała pewna najbardziej znana, jak dotąd myślę, w Polsce kampania, którą robiliśmy, czyli kampania znana z tak zwanym słowem rozpuda. Ono stało się już częścią języka. Dwa dni temu otwieraliśmy nasz kolejny projekt związany z blokadą potencjalnie największej kopalni odkrywkowej w Europie, która ma być budowana przy niemieckiej granicy. I jakież było moje zdziwienie, kiedy w monitoringu prasowym stwierdziłem, że takie są wzmianki, o nad Gubinem może być druga rozpuda. Tak. A ja wiem również z kontaktu z jakimiś politykami i tak dalej, że to słowo właśnie pojawiło się w języku. Jakiś problem ekologiczny może generalnie wypalić znacznie mocniej niż się wydaje, to i może stanowić problem taki poważny, to wtedy to się mówi, o, będzie nowa rozpuda. Więc to pokazuje też, co się stało. I teraz. Ale to was wzmocniło bardzo, prawda?
Teraz nie powiem. Dlatego, że byliście zmęczeni i przegapiliście trochę. Ale przepraszam, czy nie macie też takiego rozpoznania, że część osób identyfikuje rozpudę właśnie jako problem? W sensie, że ci oszołomy tam się do drzew przywiązują na czy to też nie było tego negatywnego? Już ci mówię, a odpowiadam na to. Oczywiście, że jest i nadal jest. Natomiast jak to się dzieje, że ja tego nie widzę. Sekundę, dobrze? Okej. Tutaj może powinienem powiedzieć o jednej rzeczy, która pewnie też jutro będzie powtórzona, ale bardziej w szczegółach, ja teraz powiem generalnie. Słuchajcie, my jako organizacja, zwłaszcza takiego typu, jakim jesteśmy, ale również Wam bym to doradzał, nie skupiamy się na komunikacji z naszymi przeciwnikami. I tyle. Inaczej mówiąc, staramy się komunikować z naszymi zwolennikami i przeciągać osoby, które są neutralne, a nie próbować komunikować z naszymi przeciwnikami. Dlaczego? Dlatego, że z nimi generalnie za dużo byśmy trasu tracili, a jeżeli uda nam się przekonać tych, którzy są neutralni, to generalnie możemy często wprowadzić zmianę, o jaką nam chodzi, czyli tę, o której była mowa na początku, niezależnie od tego, czy to się przeciwnikom będzie podobać, czy nie. I oczywiście są tego typu głosy, ale zobaczycie, jak też wyglądały parę liczb pokazujących oddźwięk społeczny. Przypomnę, chodziło o trasę, tu jest ta trasa, która nazywała się Via Baltica z Warszawy do litewskiej granicy. Kolejne rządy podtrzymywały i mówiły, że oczywiście, że to jest jedyna możliwa, przepraszam, ta trasa, która miałaś tutaj. I konkretnie my też wybraliśmy z całej tej trasy, ona miała przecinać ileś terenów, które były chronione, były rezerwatami bądź parkami, 4 albo 5, w zależności jak liczycie, ale my wybraliśmy jedno konkretne miejsce o nazwie Doliny Rozpudy, wybraliśmy już wcześniej, jako to miejsce, które zdefiniowaliśmy jako to, w którym chcemy skoncentrować jak w soczewce cały ten problem i oczywiście było dla nas ważne, żeby w tym miejscu wygrać. Czyli my już wcześniej wiedzieliśmy, że do tej batalii tam dojdzie i my musimy być przygotowani. I to jest Dolina Rozpudy tutaj właśnie nad Augustowem, lekko na północ nad Augustowem. No i po swojej stronie oczywiście mieliśmy w zasadzie całą wtedy na początku elitę polityczną, bo to niezależnie od tego, czy był rząd wcześniej lewicowy, czy prawicowy, to mówił to samo. No i pewnie nie robiliśmy wtedy badań opinii społecznej, nie mieliśmy pieniędzy, ale gdyby ktoś zrobił, to pewnie też większość byłaby przeciwko. Dlatego, że pamiętajcie, teraz może już mniej, ale jeszcze właśnie te 10 lat temu, to budowa autostrad była jakimś takim odpowiednikiem świętej krowy, tak? Więc po prostu autostrada, nawet moi znajomi w Greenpeace mówili mi po prostu, że chyba wybraliśmy złą kampanię na start w Polsce. Okej. Możesz powiedzieć o roli ekspertów, bo też sobie wyobrażam przygotowanie alternatywnego rozwiązania, kiedy ekspertyzy, studia wykonalności i wszystkie te dokumenty, których każdy kosztuje 50 tysięcy złotych, gdy zaproponowanie alternatywy nie jest tylko, rozumiem, kwestią popatrzenia na mapę i wyrysowania ze swojej ścieżki. Mhm. Ile by kosztowało? Ja już teraz nie powiem, mieliśmy tutaj akurat szczęście, bo to tak jest, że po prostu jak zaczynasz kroczyć, to zaczynasz znajdować zwolenników, bo znaliśmy organizację inżynierów drogowych, stowarzyszenie, które po prostu stwierdziło, że mamy rację. I co więcej, oni na nas narysowali ten wariant. Ale to oni usłyszeli, że wy o tym mówicie, tak. Czy wy ich znaleźliście? Nie. Oni usłyszeli o tym, że my o tym mówimy. A ponieważ oni generalnie podchodzili do tego swojego zawodu inaczej niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli poważnie, to po prostu stwierdzili, że nam pomogą w tym. I tam nie pamiętam, czy jakieś były pieniądze z naszej strony zaangażowane, ale jeśli były, to bardzo niewielkie w ten wariant alternatywny. Okej, jakie były nasze cele? Jeszcze mam takie pytanie, a czy gdyby oni się nie zjawili,
też mieliście taki plan, żeby takie ekspertyzy przygotować, czy bez ich wkładu takiego bardziej probo na tego wsadu po prostu by nie było? Wiem, że to jest trudne, byłaby to inna kampania. To jest, co by było gdyby, ale nie wiem, czy... Ale nie, bo myślę, że to jest o tyle ważne pytanie, że zazwyczaj wkracza się do... ma się ten plan kampanii, tak? Rozumiem, że pani teraz ma się go bardziej niż się go miało kilka lat temu. Ale to nie motywuje, bo ważny argument. Oczywiście, że wiedzieliśmy, że będziemy musieli mieć przygotowany wariant alternatywny. Tylko pytanie było, na jakim poziomie, tak? Bo to, co ty powiedziałaś, to jakby to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Czyli albo nie masz nic, albo masz ten taki pełen, full wypas, który przygotowuje taka instytucja jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych. Jest ileś, to jest spektrum, tak? I my wiedzieliśmy, że jakieś, pamiętam, pieniądze będziemy mieli na to, żeby mieć jakby podstawowy wariant, ale dzięki współpracy z tymi ludźmi uzyskaliśmy nie tylko wariant bardziej zaawansowany, ale co ważniejsze, osoby dwie, które chodziły z nami do mediów i które językiem odpowiednim komunikowały ten wariant, które mogły się przedstawić nie Maciek Muska, dyrektor Greenpeace, tylko inżynier X albo Y. Tak? Więc to jest też ta wartość. Okej, okay, chcieliśmy, nasze cele były dość proste. Chcieliśmy ośmielić i uaktywnić zwolenników ochrony przyrody, bo wiedzieliśmy, że Polska, że w sensie, jakby to powiedzieć może inaczej, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, jakbyście obserwowali to, jak powstawały różne ruchy ekologiczne w różnych krajach, to w zasadzie w każdym kraju był jakiś moment, w którym była taka definiująca bitwa, która rodziła wiarę i jednocześnie no, była takim momentem, kiedy wybuchała pewna świadomość ekologiczna i w związku z tym również potem organizacyjne wsparcie. No i wcześniej, przed momentem rozpudy, większość tego typu, na przykład no, wcześniej była tak zwana bitwa o Góry Świętej Anny i inne mniejsze rzeczy, które zostały przegrane przez ruch ekologiczny. Po prostu drogi powstały w tamtych miejscach. I my chcieliśmy przy tej okazji po prostu pokazać, że no w przypadku akurat budowy dróg i autostrad na tym ołtarzu tej świętej krowy związanej z autostradą nie może być położona ochrona przyrody. I to był nasz, można powiedzieć, no najbardziej dalekosiężny cel, bo wtedy były plany, wiedzieliśmy, że to były plany na ileś dróg ekspresowych i autostrad, nie tylko tą jedyną. Więc chcieliśmy zmienić system, ale wiedzieliśmy wtedy, bardzo ważne, że jeśli zaczniemy mówić do ludzi, musimy mieć inne podejście, jeśli chodzi o zmianę, podejście do ochrony przyrody, jeśli chodzi o w przypadku budowy autostrad, to ich zgubimy w trzecim słowie. Więc musielibyśmy mieć coś, co, tak jak wam pokazywałem wcześniej, to takie zwężenie, które powoduje, że ludzie zaczynają w pewnym momencie działać. Wiedzieliśmy jednocześnie, że ze względu na to, jaki był wtedy rząd pana premiera Kaczyńskiego, nie uda nam się, prawdopodobnie nasza analiza pokazywała, nie uda nam się za pomocą jedynie poparcia społecznego naszych zwolenników, nawet bardzo wysokiego, doprowadzić do konkretnie zmiany tej decyzji. W związku z tym musieliśmy mieć potężnego sojusznika po stronie Komisji Europejskiej i uaktywnić konkretnie jednego komisarza do spraw środowiska, który przekonałby resztę tak zwanego kolegium, czyli pozostałych komisarzy do wszczęcia działania prawnego przeciwko rządowi polskiemu. No i finalnie miał to doprowadzić do zatrzymania budowy. No i tutaj mamy wynik. Dla mnie oczywiście najważniejsze z punktu widzenia całości, a oprócz tego oczywiście, że ten wynik był konkretny, w sensie tego konkretnego lasu nad rozpudą, to jest to. Tak? Więc te dane, które pokazują, że to było 41 Polaków, 30% Polaków, to był najwyższy odsetek, czyli nie było sytuacji, w której większa ilość Polaków uważała, że warto na ołtarzu modernizacji poświęcić ochronę przyrody. Więc to pokazało, że de facto kilka miesięcy, kiedy ten moment, kiedy ta sprawa rozpudu była bardzo głośna, rzeczywiście dość mocno zmieniło prawdopodobnie stosunek Polaków, przynajmniej do kwestii opisanej w tym wyborze. A myślę,
Nie, wtedy nie. Właśnie nie. Wtedy nie mieliśmy. Nie mówiliśmy o tym tak, to badanie opinii publicznej. Nie, 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 nie. Nie mieliśmy, a tak daleko nie wybiegaliśmy. Ten nasz najwyższy cel wtedy to był ten, żeby generalnie przy pomocy rozpudy Via Baltiki zmienić, znaczy zmusić generalną dyrekcję i agendy, które mają, czy Ministerstwo Infrastruktury, do tego, żeby po prostu zaczęło podchodzić inaczej do projektowania autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Także to było wisienka na torcie. No? Dobra, to wiem, że trzeba wierzyć, że się wygra kampania. A wierzyliście w to? No oczywiście, że tak. No, ja wierzyłem w to, że wygram. Czasem każdy ma przecież, zwłaszcza w przypadku tego kampanii jak ta, jak wam mówiłem, że w pewnym momencie nawet, powiem wam szczerze, przyszedł do mnie mój szef, bo my jesteśmy biurem regionalnym i nasza siedziba mieści się w Wiedniu. I przyszedł i mówi, no i co? To jak to dalej będzie, gdzieś pół roku wcześniej przed tym? To coś z tego będzie, czy nie będzie? Czy zamykamy? I wtedy jest taki moment, tak, kiedy ja muszę bronić tej kampanii przed własnym szefem i przekonywać, że nadal nie powinniśmy odpuszczać. I czasem wam szczerze mówiąc powiem, że oczywiście szukasz argumentów wtedy, żeby do tej obrony, argumentów konkretnych, ale czasem jest tak, że nie wiem, czasem jest coś takiego, że coś jakby... No, trudno opisywalne, że po prostu czujesz, że należy jeszcze jest szansa. Tak? Czasem jest to po prostu jakiś taki gut feeling, które się pojawia i nie należy odpuszczać. A w takim razie, którą z waszych kampanii uważasz za przegraną? No tak jak powiedziałem, cały czas cały czas uważam, że przegrywamy. Że przegrywamy ten. Udaje nam się uzyskiwać mało jakichś rzeczy w tej kampanii związanej ze zmianami klimatu i energią, typu ograniczenie tak zwanego współspalania, czyli takiego procederu, w którym wielkie firmy produkujące energię spalają w piecach, gdzie oprócz węgla wrzucają tam do tak zwaną biomasę, którą często sprowadzają statkami z drugiego końca świata, z jakiejś Afryki i tak dalej, albo nawet jakieś lasy w Polsce. I do tego dostawały teraz, mam nadzieję, że będą te ograniczone, dostawały dopłaty za produkowanie bardziej zielonej energii. To było coś horrendalne, co udało nam się przekonać wielu polityków, że po prostu musi się skończyć. Ale to jest z mojego punktu widzenia za mało, więc jeśli mnie ktoś zapyta, gdzie się nam nie udaje cały czas, to bym powiedział tu. Zresztą wiemy, że nie tylko nam, tak? Że to jakby na całym... W zasadzie większości krajów, nawet w Europie Zachodniej, gdzie jest ta świadomość zupełnie inna, na przykład w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii dokonał się regres, jeśli chodzi o podejście do produkcji energii. Ja mam takie szybkie pytanie. Jaki jest cel kampanii na Arktyce? Ta kampania sprzedaje, że ona jest nie do wygrania w ogóle. Czy do wygrania? Czy do wygrania, tak? Pytanie jest. No więc tak, ona jest do wygrania. Tak jak udało nam się wygrać prowadzoną, zakończyła się 20 lat temu kampania, która miała na celu ochronę, zamknięcie terenu Antarktydy dla eksploatacji przemysłowej. Udało nam się zrobić za pomocą czegoś, co się nazywa protokół madrycki, taki po prostu takie moratorium, czyli na 50 lat został ten kontynent zamknięty do tego typu działań. Natomiast jak popatrzycie na globus, to zobaczycie, że sytuacja jest zupełnie inna na Arktyce. Popatrzycie na to, kto graniczy z Arktyką, tak? Jakie państwa. I wtedy jest jasne, my też sobie z tego zdajemy sprawę, że jest to innego rodzaju już zarówno geografia, jak i innego rodzaju jest moment. Bo teraz jest też taka sytuacja 30 lat później od momentu startu tamtej kampanii, że tej ropy jest coraz mniej na świecie. W związku z tym presja na to, żeby wydobyć resztkę, jest daleko większa. Co nie oznacza, że nie jest to w ogóle możliwe. Mamy pierwszy kraj, jakiś czas temu, no, Finlandia, pierwszy z tych graniczących z Arktyką, którego rząd stwierdził, że jest i popiera nasz postulat wprowadzenia tak zwanego sanktuarium arktycznego, czyli terenu, który byłby zamknięty dla działalności przemysłowej. Na krótką metę wydaje mi się, że większą szansę mamy
na to, żeby po prostu za pomocą właśnie oporu działania ze zwolennikami spowodować, żeby tego typu firmy jak Shell w końcu zdecydowały, okej, nie warto. A czy gdy planujecie kampanię czy to wobec Arktyki, czy generalnie wokół ropy, to zastanawiacie się, że ta Arktyka, dobra, tutaj Rosja nam blokuje, cena ropy spadnie tak bardzo, że w Rosji będzie kryzys i wtedy łatwiej będzie nam zdobyć tam zwolenników, żeby coś takiego? Czy budujemy scenariusze, pytasz, tak? Tak, oczywiście budujemy scenariusze. Musimy brać pod uwagę, mamy jakby na poziomie międzynarodowym mamy też ludzi, którzy specjalizują się wyłącznie w planowaniu tej części kampanii, która jest tą częścią polityczną, prawda? Więc oczywiście, że odpowiadając na to najprościej, tak, to trochę czasem jest tak jak w szachach, prawda? Nie jesteśmy tak dobrzy chyba jak Rosjanie, patrząc na to, co się dzieje przez ostatnie kilka miesięcy. Jeśli ktoś z Was to obserwuje, to możecie zobaczyć, jak starannie zaplanowany był ten cały proces, jakby z iloma ruchami w przód, ale akurat szachy są, szachy są mocną stroną Rosjan, więc myślę... Tak? No właśnie. Okej. To są właśnie te pozostałe twarze wygranej, żebyście też zobaczyli, jak ona, co zmieniło się po wygranej, jak to ma wpływ na waszą organizację w przypadku wygranej. No i właśnie na końcu już mówiłem o tym power transfer, to żeby nie tylko było wszystko takie super i tak dalej. Czy to jest ten ostatni element, którego nam się de facto nie udało wtedy zrobić, jak powiedziałem. Czyli nie udało nam się natychmiast, nie mieliśmy w ogóle szczerze mówiąc planu, nikt o tym nie myśla wtedy, żeby zaplanować, okej, jak nam się, jeśli nam się uda, to jak my natychmiast przerzucimy to zainteresowanie, entuzjazm ludzki i tak dalej na coś nowego. Po prostu tego cholera nie zrobiliśmy. Tak. Czy świadomie używasz ty i w ogóle Greenpeace, jak sądzę, takiego militarystycznego języka? Na przykład? Batalia, kalibę, bitwa, kampania, power, i tak dalej. Myślę, że tak. Znaczy myślę, że nie, że świadomie, może nie, raczej nieświadomie pewnie, bo widzisz, nawet nie miałem tego świadomie. Natomiast myślę, że tak, ponieważ... w jakimś sensie, myślę, że on jest obecny w naszej praktyce, bo jak wam powiedziałem na wcześniej, to, że my jesteśmy jakby non-violent i jakby nawet ćwiczymy naszych aktywistów, to mogę, myślę, wam powiedzieć, do kamery też, że nasi aktywiści przechodzą trening, który muszą się nauczyć radzenia sobie z przemocą z drugiej strony. Bo ja znałem takich osoby, które wyglądały na takich typowych pisników, a jak ich stawiało się w sytuacji, w której musieli zmierzyć się z policją, tak, to nagle odzywał się w nich zew, tak? Zew przemocy i tak dalej. Więc niezależnie od tego, że jesteśmy tego typu organizacją i tym się szczycimy, to w naszym strategicznym ujęciu w planowaniu zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trochę jak taka układanka w szachach albo w tych grach wojennych. Że czasem, dzisiaj tu nie mamy rozmawiamy o strategii, ale jak rozmawialiśmy o tych dźwigniach, prawda, na poprzednim szkoleniu, czasem jest tak, że jeśli traficie na odpowiednią dźwignię, która może coś zmienić, to może być wydarzenie, to może być osoba, to może być kanał komunikacyjny, to dźwignia działa w ten sposób, że przykładacie mało siły do czegoś dużego i osiągacie dużą zmianę. Więc żeby na przykład znajdować tego typu rzeczy, to używamy tego typu terminologii. Co więcej, ja pamiętam pierwszą książkę, którą mi zalecił mój szef, jak przyszedł do Greenpeace'u, to mi wręczył Sun Tzu, Sztuka wojny. Więc mogę jakby o tym potwierdzić, że tego się nie boimy. Ja chciałam jeszcze dopytać o ten wizerunek i trochę kontynuować to, co ty zapytałaś. Czy krótkie pytanie. bo ja też się z tobą zgadzam, że nie ma co zajmować się przeciwnikiem, wrogiem, no bo tak jakby można wobec niego robić pewne jakby działania. Ale czy wy przyglądacie się temu, jak wygląda wasz wizerunek i jeśli jest coś, co wam się nie podoba, że tak jesteście postrzegani, czy próbujecie coś z tym robić i jeśli tak, to jak to robicie? Tak.
coś, co nie wiem, media wykreowały, tak? No nie jakoś ludzie inaczej interpretują niż wy macie intencje. Nie, no to jest jasne. I my co pewien czas, mniej więcej co 2 lata sobie siadamy i czasem teraz ostatnio, teraz będziemy właśnie zamawiać jakieś badania na ten temat. Bo chcemy ten wizerunek kontrolować. Na przykład pamiętam jakiś czas temu, że chcieliśmy po prostu, widzieliśmy, że już byliśmy właśnie postrzegani jako ci, którzy byli nad rozpudą, tacy bohaterowie albo ci, którzy się przywiązują do drzew, w zależności od tego, kto o tym mówi. Tak, ale brak nam było tej takiej eksperckości. Tego, żeby po prostu kojarzono nas z taką wiedzą, że nie tylko z tym, ale również z wiedzą, z przygotowaniem odpowiednim merytorycznym. I wtedy nad tym pracowaliśmy. Zarówno my, jakby jako ludzie pracujący w Greenpeace, jak i w taki sposób, że szukaliśmy ekspertów, z którymi występowaliśmy, albo jak organizowaliśmy spotkanie z politykami, to ci eksperci byli wianuszkiem wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej. Więc tak, chciałem powiedzieć wam, że tego typu kampania, jak kampania związana z rozpudą, w ogóle nie miałaby szans, na moim zdaniem, na wygraną. I dlatego chciałem ten przykład wam powiedzieć, gdybyśmy nie mieli poparcia ze strony ludzi. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia strategii, czyli sekwencyjności zdarzeń, wiedzieliśmy, że aby komisarz Dimas zaczął działać, musi mieć przekonanie, że jego działanie wobec polskiego rządu nie będzie miało w jakimś sensie częściowe poparcie ze strony ludzi w Polsce. I jak ja w końcu spotkałem się z komisarzem Dimasem, kiedy on przyjechał w pewnym momencie do Warszawy i udało mi się z nim spotkać, to ja mogłem świadomie i uczciwie podejść do niego i powiedzieć, proszę pana, jeśli pan podejmie działanie, to może pan liczyć na to, że wielu ludzi w Polsce przyklaśnie temu. Czyli w sensie logicznym potrzebowaliśmy tej widoczności poparcia społecznego, żeby komisja mogła wejść na ścieżkę prawną przeciwko rządowi. To poparcie miało bardzo, bardzo różne formy. Miało oczywiście formę wolontarystyczną i z tym też momentem wiąże się chyba największa ilość naszych wolontariuszy, którzy są do dzisiaj z nami. To byli często ludzie, którzy nas w ogóle wcześniej nie znali. W ogóle nawet nie słyszeli o nas. Dowiedzieli się po prostu, słyszałem o takich przypadkach, że ludzie, para jakaś gdzieś jechała stopem w jakąś podróż na kilka miesięcy, wyjeżdżali z Polski, usłyszeli o tym w radio i po prostu zmienili plan i przyjechali do rozpudy. Albo były takie sytuacje, ponieważ my byliśmy wtedy jeszcze małą, kilkuosobową organizacją, i trochę taką zapomnianą w ramach większego, dużego Greenpeace'u. W związku z tym nie mieliśmy pieniędzy na odpowiednie narzędzia i w pewnym momencie, znajdując się w tym lesie, stwierdziliśmy, że nie mamy... Ludzie zaczęli przyjeżdżać, a my nie mieliśmy odpowiedniej ilości namiotów, żywności, samochodów z napędem na 4 koła i tak dalej. Co zrobiliśmy? Po prostu mieliśmy stronę internetową, to były jeszcze czasy przed Facebookiem, którą stworzyliśmy na samym początku, gdzie każdy mógł się podpisać deklarację poparcia dla tworzenia Republiki Rozpudy i otrzymać paszport tejże Republiki. I na tej stronie w ogłoszeniach zamieściliśmy informacje o tym, że potrzebujemy tego, tego i tego. Po prostu jak z głupia frant trochę. I okazało się rzeczywiście, że ludzie zaczęli się pojawiać właśnie przywożąc sobie samochody, śpiwory, namioty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się nie zdarza zawsze, ale moja lekcja z tego, którą ja się nauczyłem, którą wyniosłem, jest taka. Jeśli udaje się nam zbudować pewną historię, pewną narrację, która zaczyna się ludzi poruszać, to nie należy się bać prosić ludzi o pomoc. To może być pomoc finansowa, oczywiście w formie standardowej, daj nam datek. Ale moim zdaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o tych, którzy są potencjalnie najbliżej nas, tych potencjalnych naszych zwolenników, to powinniśmy również mieć aski tak zwane, czyli te prośby do nich, które będą bardziej pokazywały, będą bardziej, jakby to powiedzieć, takie spersonalizowane. Czyli nie mówimy wpłać nam pieniądze,
ale tego typu rzecz, które mówimy, jest nam zimno i potrzebujemy śpiworów. I wtedy pojawia się sytuacja, w której ci ludzie, którzy nawet nie wpłaciliby pieniędzy w sensie datku, bo to nie jest ich styl, do nich tego typu prośba może oddziałać. Czyli jeszcze raz, chcę to podkreślić, bo w przypadku wielu organizacji pozarządowych, które prowadzą fundraising do swoich zwolenników, proszą o pieniądze na przykład, czy proszą o innego rodzaju wsparcie, te prośby są bardzo często, ja obserwuję, czasem również w przypadku Greenpeace'u, zbyt takie, co powiedzieć, suche, standardowe. Tak jakbyśmy mówili do jakiejś grupy, jakiejś magmy, tak? A nie do konkretnego człowieka. Albo ogólne, bardzo bez. Albo bez, tak, dokładnie. Więc im bardziej, oczywiście, jeżeli macie możliwości mówienia do grupy, którą zdefiniowaliście, im bardziej ten ask, ta prośba będzie autentyczna, tym możecie wyliczyć na większe wsparcie. I myślę, że na razie zrobimy przerwę, bo już jest dużo, dużo po czasie i zapraszam Was za 15 minut. O 6. To zaczniemy, dobrze? Jak to mówią, dzień pański jak złodziej przychodzi. Okej. Jak zwykle ta moja prezentacja, czy ta pierwsza część dłużej trwała niż zakładałem, to dlatego, że jest więcej pytań niż się zawsze myślę, że jest. Chcę przekazać Wam więcej, a Wy pytacie, co jest naturalne. Ale mimo tego chciałbym zrobić z Wami podczas tej godziny, która nam została, jedno krótkie ćwiczenie związane z my to podejściem do wolontariusza. Zanim jednak tam przejdziemy, chciałbym Wam pokazać kilka krótkich przykładów tego, jak wykorzystywaliśmy poparcie naszych zwolenników. Przepraszam, że ja mogę dać jeszcze jedno krótkie pytanie, ale to nie, dobra, bo wspomniałeś o tym, że nie ma sensu kierować komunikatów do przeciwników, do osób neutralnych i do zwolenników, ale właśnie się chciałam, chciałam poprosić o tym. Nie, do neutralnych i do zwolenników? Tak. Właśnie. Ale czy chodzi o komunikaty, czy chodzi o wchodzenie w spór, podejmowanie dyskusji? Na przykład jesteście zaproszeni. Podejmowanie dyskusji. Czy na przykład zaproszę Was kropka na B i Waszym przeciwnikiem jest... No dobra, Bartek Kępa to bardziej waszym. Nie. Dobra, Bartek Kępa. Przyjmujecie to zaproszenie, czy nie? Bardzo dobra oglądalność, pasmo TVN i tak dalej. Nie, żebyśmy to rozróżnili. Ja nie mówię, bo rzeczywiście to było na zbyt generalnym poziomie. Ja nie mówię o tym, że nie możemy się ścierać z naszymi przeciwnikami, tak jak w przypadku, nie wiem, Rozpudy czy jakiejkolwiek naszej kampanii. Jeżeli nas zapraszają, to w 99% zaakceptujemy na to zaproszenie, nawet jeśli ten przeciwnik jest bardzo agresywny, chyba że są takie, były takie przypadki, kiedy na przykład mój kampanier, kiedyś koordynator kampanii, siedzi w studiu po jakiejś naszej akcji, ja byłem w jednym studiu, on był w drugim, on dzwoni do mnie i mówi: Maciej, co ja mam robić, bo ten facet mówi, o zaraz się zetrzemy, bo wy jesteście ekofaszyści. I wiesz, i jakby jest pewien poziom, poniżej którego nie należy schodzić. Znaczy mówiąc, jeśli i są tego typu przypadki, i wtedy moja rada była taka, słuchaj, idź tam i wejdź do tego studia, jeżeli on przegnie po prostu i przekroczy pewną granicę epitetów, obrazy i tak dalej, to masz zielone światło, żeby wstać ze studia i wyjść. Prawda? Czasem nawet taka, moim zdaniem, w takiej organizacji jak nasze, gdzie wartości są ważne, jest ważne, żeby zaznaczyć, że po prostu pewna granica zostaje przekroczona i... Jak się to się przegrywa, ale moim zdaniem tak jest. Ja w większości, ja widziałem takie przypadki, na przykład był taki jeden z naszych ekspertów, dwóch profesorów walczyło ze sobą na wizji, dwóch od energii. I w pewnym momencie zaczęli, oczywiście doszła ta temperatura rozmowy do takiego momentu, że zaczęli się, no tak, jeszcze nie obrażać epitetami, ale tam wyzywać typu, a kto panu dał tę profesurę i tak dalej. I wstał, i wyszedł. I szczerze mówiąc, potem odbiór był taki, że wcale nie przegrał. A, że po prostu... Jak nie wejdziesz w ogóle. Jak nie wejdziesz.
Więc to trudno taką zasadę jakąś tutaj uniwersalną zastosować. Ja podsumowując, nie rozmawiamy, że tak powiem, z hejterami, tak? Czyli na przykład na forach internetowych czy w dyskusjach pod artykułami to po prostu w większości nie ma sensu, zwłaszcza często w naszym przypadku, w przypadku takiej kampanii jak Energia i Klimat, gdzie wiemy, gdzie po drugiej stronie są korporacje, wiecie, że można zatrudnić firmę, która generalnie zajmuje się komentowaniem, tak? I po prostu płaci się za to i tworzy się sztuczne konta i tak dalej i można wykreować po prostu taką negatywną falę, więc my nie mamy takich sił, żeby konkurować na tym polu, więc po prostu... To według mnie to chodzi o coś takiego, że jakby robisz pewne działania, które są skierowane właśnie do tej grupy, tak? Czyli do tych przeciwników, bo bez sensu, bo oni po pierwsze nie przyjdą, nie są zainteresowani, albo przyjdą, obrzucą błotem, tak? Że jakby dyskusje, jeśli w mediach można podejmować, ale że specjalnie organizujemy dla nich konferencje, szkolenia, to jest karmienie. Tak. Nie przyjdą na... Przepraszam, bo ja bym jeszcze w ogóle... Jeżeli teraz Pisiec skończył obszar, musimy tego kontynuować teraz, ale... Bo z tym komunikatem neutralni przeciwnicy i zwolennicy, a wiem, bo po prostu w moim instytucie macierzystym robiono badania, takie bardzo małe badania studenci robili w Dolinie Rozbudy, rozmawiali z mieszkańcami Augustowa i okolic. I nie można powiedzieć, żeby oni byli przeciwnikami jakby idei samej tej Doliny Rozpudy, ale po prostu u nich na drogach w tym Augustowie ginęli ludzie. W związku z czym dla nich budowa tej drogi to nie była tylko kwestia przyroda czy wygoda kierowców i tak dalej, tylko kwestia jednak jakiegoś przeżycia i bezpieczeństwa. I tej drogi dalej nie ma, jak rozumiem. Już jest ta droga, czyli już one objeżdżają sobie elegancko. Ale co robiliście z takimi ludźmi? No bo oni raczej nie opowiadali się chyba za... Nie, my mieliśmy w odróżnieniu od tych kampanii, które teraz prowadzimy, gdzie... No tak jak powiedziałem, byłem w Gubinie parę dni temu nad granicą niemiecką, gdzie mamy ogromne poparcie lokalne, społeczne. To była taka kampania, który było nam bardzo ciężko. Tam jest taki w naszej historii taki moment, kiedy jesteśmy w tym obozie w lesie i przychodzą po mszy w niedzielę ludzie z krzyżami. Jest takie zdjęcie, które pokazują, nie wiem, czy ktoś z was pamięta, jakiego, że telewizja to pokazywała bardzo szeroko, że oni z tymi krzyżami do nas idą z takim pochodem i jest konfrontacja. I wtedy było w ogóle pytanie, co my zrobimy. Ktoś wymyślił kapitalny pomysł, żeby po prostu wziąć znicze i stanąć po drugiej stronie, po prostu nie dyskutować z tymi ludźmi, bo nie było w ogóle żadnego sensu. Oni byli tak po drugiej stronie, że my byśmy nigdy nie byli w stanie przekonać, nawet gdybyśmy mieli cały dzień na rozmowę z nimi, a co dopiero w tego typu sytuacji. Więc stali nasi aktywiści z tymi zniczami milcząco, a po drugiej stronie oczywiście były krzyże i wyzwiska. Więc znowu, w jakimś sensie medialnie my wygraliśmy to, nie robiąc nic de facto. Czasem raczej lepiej, nie podejmować takiego... Nie, bo to nie jest tak, że wystaliście, tak? Jakby to był taki gest jakby szacunku dla tych, którzy rzeczywiście zginęli. My jednocześnie już wchodząc w merytoryczne argumenty mówiliśmy po prostu o tym, że już wcześniej, 10 lat temu, jak zaczynały się te przygotowania do budowy drogi, to mówiliśmy, że tutaj droga nie powinna powstawać i że powstałaby dużo szybciej naokoło, więc to nie należy winić nas. I to, że jakby już kolejne rządy nie dopilnowały tego, to i one są winne. Nie? Natomiast znowu, to jest argumentacja na tym poziomie już, jakby jak jest taki poziom emocjonalny, to argumenty już nie przestają działać. Okej, słuchajcie, nasi zwolennicy. Zobaczcie, już wiele lat prowadziliśmy kampanię związaną z prowadzeniem zakazu uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów. Konkretnie w naszym kraju to była jedna uprawa kukurydzy. I w pewnym momencie stało się tak, że były różne dziwne zakazy wprowadzane, niepełne, takie, które nadal zostawiały jakąś furtkę dla przemysłu agrochemicznego, żeby to GMO wprowadzić. I w końcu była taka sytuacja, że przygotowano ustawę, która znowu niczego nie rozwiązywała i prezydent mógł ją zawetować, prezydent Komorowski. I wtedy... Nawet, szczerze mówiąc, ta sytuacja, o której wam powiem, nie była planowana. My mieliśmy inny plan, ale wtedy je zmodyfikowaliśmy. To też jest ważne, żeby pamiętać, że jakby mapa to nie jest terytorium, tak? Że mapę można zmodyfikować. I stwierdziliśmy, że spróbujemy po raz pierwszy zrobić jak to się teraz mówi w odniesieniu do Twittera, Twitter Storm, w Polsce burzę twitterową. W Polsce Twitter dość słabo funkcjonuje w porównaniu do na przykład krajów anglosaskich. Facebook znacznie bardziej. W związku z tym po prostu poprosiliśmy naszych
już wcześniej zgromadzonych cyberzwolenników, cyberaktywistów, żeby zaczęli w sposób cywilizowany wzywać prezydenta Komorowskiego do zawetowania tej ustawy. I mieliśmy na to 48 godzin. Chyba udało nam się finalnie, tutaj też były artykuły o tym, które mówiły, udało nam się uzyskać 2,5 tysiąca komentarzy na stronie prezydenta. My oczywiście nie robiliśmy tego w pustce, tak? Oprócz tego kontaktowaliśmy się z doradcami prezydenta, informując, dlaczego, jaka jest argumentacja i wcześniej oczywiście budując, to był kolejny już końcowy etap całej tej kampanii, ale to był ten etap, w którym czuliśmy, że, mówię, znowu to było bardziej odczucie w tym momencie, że już tak ten problem jest nabrzmiały, tak długo trwa, już tak sporo ludzi o tym wiedzą, ci, którzy się trochę interesują na przykład żywnością, że możemy liczyć na to poparcie ze strony ludzi, a jednocześnie na to, że prezydent Komorowski może być to jakimś takim nie argumentem, który go, tym głównym, który go przekona, wiadomo, ale czymś, co delikatnie popchnie go w kierunku podjęcia tej decyzji. I tak się też stało. Prezydent zawetował tę ustawę i parę miesięcy później już rząd wprowadził regulacje polegające na zakazie uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy, ale ten moment był momentem w tej ścieżce kampanii, tym momentem trochę takim przełomowym, bo wcześniej robiliśmy różne rzeczy, ale one nie doprowadziły do tak wyraźnej decyzji ze strony jednej z najważniejszych osób w państwie, która po prostu wzięła i zawetowała przygotowaną przez parlament całą ustawę. Można to zrobić oczywiście na większym poziomie i w przypadku, jeżeli to jest akurat krótki slajd pokazujący, że udało nam się te liczby oczywiście w skali już globalnej zwiększyć znacznie bardziej. To była taka kampania, gdzie atakowaliśmy poszczególne firmy zajmujące się, takie jak właśnie Facebook, Apple, Google, chcąc przestawić ich, chcąc de facto spowodować, żeby zaczęły kupować i produkować energię ze strony same, czyli budując farmy na przykład solarne, przestawić ich, te firmy, na energię odnawialną. Co się w dużym stopniu udało i między innymi jest teraz Apple, największa firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, podjęła decyzję, że w całości przejdzie na energię odnawialną, już nie pamiętam dokładnie do kiedy. Ostatni z tego typu slajdów, nie wiem, czy w ogóle jesteście w stanie to zobaczyć, ale to jest coś, co zrobiliśmy, bo prosiliśmy właśnie w ramach kampanii Klimat i Energia, prosiliśmy ludzi o wysyłanie apeli do listów do premiera, żeby ten przyspieszył wprowadzenie odpowiedniej ustawy o energii odnawialnej. Ileś osób się podpisało pod tym i premier nie odpowiadał, więc w pewnym momencie chcą też docenić i pokazać, czyli to jest ten dialog, prawda? Nie tylko, że my ich wykorzystujemy, to co oni zrobią, do tego co my chcemy, ale przy tym narzędziu, bo to była publikacja o Gazecie Wyborczej, reklamy de facto, reklamowe, którą zapłaciliśmy, gdzie ludzie, nazwiska ludzi są, którzy się podpisali, musieliśmy ich zapytać o zgodę, czy się na to zgadzają, tak? I tutaj jest ten apel, który mówi bezpośrednio do premiera, że w ostatnich tam tygodniach 6 tysięcy osób wysłało do niego zapytanie i nie dostało żadnej odpowiedzi. Wkrótce potem za pomocą też oczywiście dziennikarzy i innych narzędzi, mieliśmy pewien film na YouTubie, który był bardzo popularny, udało nam się de facto premiera zmusić do tego, żeby zajął pozycję, ale ta pozycja niestety nie jest taka, jaką byśmy chcieli. Premier Tusk obecnie stara się po prostu być, jak to niedawno ktoś zapytał w Dzienniku Zachodnim po jego ostatnim wizycie w Katowicach, czy premier będzie niedługo palił opony, bo premier broni teraz węgla. Więc tak jak wam pokazuję, czasem jest tak, że pomimo tych wszystkich narzędzi, po drugiej stronie grawitacja, ta masa, jakby ta siła jest tak duża, że po prostu na razie nam się nie udaje dokonać takiego przełomu, jak w przypadku innych kampanii. I teraz myślę, że tak jak powiedziałem, w ramach tych szczegółów jutro będziecie więcej i rozmawiać z Anią na temat darczyńców i cyberaktywizmu, jak będziecie się uczyć, jak formułować komunikaty, jak sprawdzać ich działanie i tak dalej. Natomiast dzisiaj trochę o wolontariacie.
Więc tu widzicie skan z naszej strony, print screen z naszej strony internetowej, gdzie informujemy o naszych grupach lokalnych. Jak widzicie, te grupy lokalne na razie są budowane na kryterium geograficznym. Czyli po prostu w poszczególnych miastach są ludzie. Zazwyczaj to nie znaczy, że tylko tam są nasi aktywiści, ale spotykają się zazwyczaj w tych miastach. I co więcej, teraz widzicie zawsze zaktualizowaną mapę, bo pomimo naszych starań, przepraszam, muszę wam powiedzieć, że to nie jest łatwo utrzymać ludzi w ramach jednej grupy przez dłuższy czas. W związku z tym pewne grupy się tworzą, a inne umierają. I nasza praktyka, nie tylko w Greenpeace w Polsce, pokazuje, że to jest dość generalna charakterystyka grup lokalnych. Niektóre grupy istnieją bardzo, bardzo długo, albo prawie cały czas, a niektóre, na przykład mieliśmy grupę w Szczecinie, już tutaj jej nie widzicie. Po prostu w pewnym momencie zdecydowaliśmy się ją zamknąć, dlatego że po prostu jej... Słucham? Dzisiaj było pytanie o to, co zrobić, żeby jakość pracy osób w terenie była zawsze wysoka. Dzisiaj nie da z tym zrobić. Nie, da się zrobić i za chwilę o tym też porozmawiamy. Natomiast w pewnym momencie jak to powiedzieć, no my jesteśmy organizacją, która ma określone cele. A nie jakby przechowalnią. W związku z tym, że jeżeli są jacyś ludzie, którzy, że tak powiem, chcieliby, ale nie do końca, zobowiązują się do czegoś, ale potem nic z tego nie wychodzi, to jeżeli coś tego typu sytuacja się powtarza, to trzeba podjąć taką sensowną decyzję i po prostu czasem zamknąć daną grupę. To jest sytuacja, jak powiedziałem, w której podział jest terytorialny, ale to nie znaczy, że to jest podział jedyny. Bo w innych miejscach czy w innych organizacjach są grupy, które są kształtowane nie na zasadzie podziału regionalnego, terytorialnego, ale na przykład kryterium umiejętności albo zainteresowań. Czyli jeżeli jest grupa ludzi, na przykład waszych wolontariuszy, którzy nie chcą brać udziału w co dwutygodniowych czy cotygodniowych spotkaniach grupy lokalnych, ale na przykład są, generalnie dedykują się, nie wiem, są pracownikami agencji reklamowych, tak? Albo dedykują się jakiejś pracy, która... jakiemuś zainteresowaniu, które ich wiąże. To może być wszystko od spraw technicznych do spraw pomocy na przykład ludziom z jakimś określonym rodzajem niedostosowania. To w tym momencie można budować grupy, niektóre organizacje budują grupy, w których to kryterium jest właśnie kryterium wspólnoty zainteresowań. Ja uważam, że to jest bardzo obiecująca, na przykład dla nas również Greenpeace droga, dlatego że jak powiedziałem, pewni ludzie mają awersję wręcz do tego, żeby przychodzić na takie spotkanie, gdzie jest taka informacja o tym, co organizacja robi i teraz robimy to, bo cała organizacja to robi. Są bardziej z jednej strony ci ludzie indywidualistami, a z drugiej strony lgną do innych im podobnych. Tak? Czasem wystarczy im bardzo niewielka grupa 3-4 osób, a często są to ludzie, którzy mają jakieś specjalistyczne umiejętności. My takich też mamy w organizacji. I jeśli chcemy ich zatrzymać, to nie możemy próbować ich włożyć w ten one size fits all, taki po prostu taki wzorzec, który mamy dla większości. Czyli ta różnorodność ludzka, jeśli chcemy mieć jak najbardziej wykorzystywać potencjał naszej sieci wolontariuszy, to ta różnorodność powinna być odzwierciedlana w naszym podejściu do wolontariuszy. Żeby wam pokazać trochę, jak formułujemy nasze cele, podzielę się z wami celami naszej sieci właśnie wolontariatu w 2013 roku. I popatrzmy tutaj. My mamy od jakiegoś czasu, a przynajmniej teraz jest to lepiej, ale w pewnym momencie, jak formułowaliśmy te cele, to stwierdziliśmy, że mamy problem z naszymi z
niedostateczną liczbą osób, którzy są naszymi aktywistami. Ja tutaj muszę dodać, że my trochę takim dzielimy, tak nie do końca, ale mamy taką definicję, że wolontariusz to jest osoba, która generalnie może robić wszystko, a aktywista to jest taka osoba, która będzie chciała wziąć udział w naszych akcjach. Te akcje wiążą się często z naruszeniem prawa. Tak? Nie często, ale czasem się wiążą. Czyli zazwyczaj to jest złamanie miru domowego, tak? Tego typu rzeczy, jak nasi ludzie wchodzą na komin albo na budynek ministerstwa. I z różnych powodów, o których teraz nie chcę mówić, my potrzebujemy po prostu dość dużej grupy tego typu ludzi. Słuchajcie, krótko przelecę przez rodzaje zaangażowania, które my jako Greenpeace robimy albo zaczynamy robić z naszymi zwolennikami. To jest pierwszy taki podział, który teraz stosujemy, sugerowany przez zwolenników, nie wiem czy to widać, ludzie proszą, a Greenpeace robi. Wskazane przez zwolenników, czyli my pytamy, a ludzie nam sugerują, co powinniśmy zrobić. Zrobione przez zwolenników, czyli Greenpeace, my prosimy, a ludzie robią. I prowadzone przez zwolenników, czyli ludzie robią, a my wspieramy. Dla nas na przykład ten model ostatni jest modelem kompletnie nowym. On jest dopiero w niektórych tylko biurach stosowany, w polskim jeszcze nie, jak dotąd. Zaraz wam wytłumaczę na przykładach. Przykłady. Greenpeace chciał w Argentynie rozpocząć nową kampanię związaną z klimatu i energią w nowym kraju, w Kolumbii. Ale ponieważ ten akurat Greenpeace ma w naszej galaktyce Greenpeace'owej największą ilość ludzi w bazach danych tych elektronicznych, cyberaktywistów, po prostu zdecydowali się, że zapytają tych ludzi, wiele z nich musi znać ościenny kraj Kolumbię, czy nie ościenny, nie, chyba nie, nie graniczą, nie. Co jest tam takiego, że jest najbardziej narażone na zmiany klimatu? Co może być tym symbolem? I dostali odpowiedź, że to właśnie jest ten ekosystem Paramos i na tym skoncentrowali, czyli zapytali, a następnie podjęli działania na podstawie sugestii ze strony, czy też odpowiedzi ze strony ludzi. Czyli znowu, to nie jest sytuacja, gdzie organizacja mówi, robimy to i wszyscy robią, wolontariusze robią to, czyli jest tutaj dialog polegający na tym, że polegamy na wiedzy czy odczuciu ze strony naszych zwolenników. Tu mamy ten drugi model, którym nazywamy zrobione przez zwolenników. Tu jest akurat przykład z naszego kraju, który zaczęliśmy w tym roku robić. Otóż to też dotyczy, ty pytałaś, ktoś z was pytał chyba ty o nasz wizerunek. Nasz wizerunek to jest często wizerunek organizacji, która właśnie się czemuś przeciwstawia, gdzie wisimy gdzieś protestujemy przeciwko czemuś, tak? Natomiast rzadko się widzi w Polsce przynajmniej ludzi jak dotąd, Greenpeace'u, którzy instalują panele słoneczne, instalują małe wiatraki, nie te duże, tylko małe, przydomowe i tak dalej. Więc w tym roku bardzo intensywnie to inwestujemy i będzie, jak zwłaszcza oczywiście w trakcie lata, będzie widać w różnych miejscach, mniej dużych akurat miejscach, czyli nie w Warszawie, ale w małych miejscowościach, w małych gminach, będą nasi aktywiści instalować panele fotowoltaiczne, głównie na szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej, co my ich do tego szkoliliśmy. Oni dodatkowo zdobyli umiejętności, których jest bardzo mało na rynku, umiejętności instalatorów, tego typu rzeczy, więc to jest dodatkowa umiejętność, czysto taka rynkowa nawet w tym momencie. Ale co więcej, nasz obraz w tym momencie się zmienia, bo oprócz ci ludzie, którzy dotychczas byli postrzegani tylko jako wiszący albo jeżdżący na motorówkach, teraz pomagają szkołom, pomagają ludziom. I teraz jest kolejny model, w której jest reakcja sugerowana przez zwolenników. I tu jest przykład sytuacji, w której jedna z firm paliwowych Chevron dopuściła do wycieku ropy i ludzie, pracownicy Greenpeace dowiedzieli się przez media społecznościowe o tym, od właśnie naszych zwolenników czy cyberaktywistów i jednocześnie pojawia się sugestia, że coś Greenpeace musi zrobić. Było nawet niejasne co, tylko że Greenpeace powinien coś w tym kwestii zrobić. To jest bardzo teraz tutaj cienka linia, bo my wiele dostajemy tego typu maili, jak sobie możecie wyobrazić. W zasadzie mamy jedną osobę na recepcji,
której jednym z głównych zadań jest odbieranie telefonów i tłumaczenie, że my naprawdę nie będziemy jechać i nie wiem, próbować ratować schroniska na przykład, bo ludzie nawet kojarzą nas z innymi organizacjami, no my nie jesteśmy organizacją zajmującą się dobrostanem zwierząt, ale ludzie nas bardzo często kojarzą również z tym, więc musimy odpowiadać na tego typu telefony. Ale czasem warto słuchać tego, co mówią ludzie, bo w tym momencie my zaczęliśmy działania robić w Brazylii offline i online, skupione na Chevronie i jednocześnie wzywać rząd do tego, żeby przycisnął tę firmę paliwową, co skończyło się, jeszcze się nie zakończyło, proces trwa, kara potencjalna jest potężna dla firmy, a jednocześnie ilość właśnie fanów, ludzi, którzy stali się naszymi fanami, czy też followerami na mediach społecznościowych wzrosła wyraźnie, dlatego że ludzie odebrali to jako sygnał, że są słuchani, ich zdanie jest słuchane i co więcej, Greenpeace podejmuje działania w związku z tym. Kolejny poziom, przejdę szybko właśnie może do jednego najważniejszego, to jest ten działania prowadzone przez sympatyków. Czyli mamy taką sytuację, w której czasem my prowadzimy oczywiście nasze kampanie, które mają ramy i staramy się ich trzymać, bo nie możemy zajmować się wszystkim, ale od pewnego czasu w ramach takich kampanii, na przykład kampanii związana z GMO, dajemy większą wolność ludziom, czasem indywidualnym, żeby robili przy naszym wsparciu swoje własne kampanie. Czyli w tym przypadku pewien wolontariusz o imieniu Frank zdecydował, że on chce doprowadzić do zakazu tego toksycznego pestycydu na początku w jednym mieście, a następnie rozprzestrzeniać to na kolejne miasta w Holandii. Chodziło o zakaz stosowania w miejscach publicznych, w ogrodach publicznych i tak dalej. I udało mu się to zrobić. I to jest coś, co stanowi moim zdaniem naprawdę potężną wartość, bo co więcej, nie tylko jemu się udało to zrobić, ale właśnie tutaj jest napisane na dole, że Frank dalej zaczął trenować innych ludzi, jak prowadzić kampanię na poziomie lokalnym, czego my zazwyczaj nie robimy. I to jest ogromna wartość, bo on cały czas jest częścią nas, a jednocześnie wypełnia pewną niszę ekologiczną, której my nie dotykamy. Przepraszam. Tak. Tak, no więc właśnie bardzo, bardzo ważne. Tak. Oczywiście my musieliśmy na początku trochę usłyszeć od niego, jak to będzie wyglądać, czego to będzie dotyczyć, ale on to robi jako Greenpeace, bo gdyby to nie było robione jako Greenpeace, to nasi wolontariusze mogą robić de facto, no wiadomo, gdyby wolontariusz, nie wiem, nagle działał w jakimś zgrupowaniu, nie wiem, faszystowskim, tak, albo, no nie wiem, coś w tym stylu, no to mielibyśmy z tym problem, prawda? Natomiast generalnie dajemy wolność aktywistom poza sytuacjami, w której noszą naszą koszulkę czy nasz znak Greenpeace. Więc wtedy mogą robić różne rzeczy, zaangażować się w inne działania związane z innymi, nie wiem, kampaniami innych organizacji również. Natomiast to jest nowość, bo my wtedy przystaliśmy w tym przypadku na to, żeby to było podpisane jako Greenpeace. W tym sensie, że on mógł się przedstawiać, że działa jako wolontariusz Greenpeace i jest to jakoś firmowane w jakimś sensie przez nas. Więc to jest nowość, bo my w tym momencie odpuszczamy kontrolę. Pamiętajcie, że kontrola to jest taki obosieczny miecz. Warto go mieć, bo brak kontroli może oznaczać sytuacje, które są dla nas bardzo niekorzystne, tak? Mówiąc delikatnie. Czyli na przykład byłby brak kontroli, jeśli chodzi o fundraising, to ja mogę się jutro dowiedzieć, że ktoś zdefraudował pieniądze darczyńców, prawda? Czyli kontrola jest potrzebna. Ale z drugiej strony czasem warto jest odpuścić kontrolę i w przypadku kampanii związanej z Via Baltica i rozpudą był taki właśnie moment, kiedy ja, bo ja prowadziłem tę kampanię, zorientowałem się, że już nic nie zrobię i nie powinienem nic zrobić, bo ludzie już chwycili sami ten temat i pędzą. I robią nowe rzeczy, których myśmy nie myśleli wtedy. Sama nawet ta sytuacja z zieloną wstążką, która się pojawiała, to też była wymyślona przez ludzi. Albo jakieś działania artystyczne, jakieś instalacje i tak dalej. My żeśmy w ogóle tego nie planowali. To dobrze w pewnym momencie jest, znaczy nie tyle, że dobrze, nie ma, jeżeli osiąga się ten poziom, że już ta kula śniegowa jest tak duża, no to wtedy nawet myślę, że nie ma sensu po prostu powstrzymywać tego. Ostatnia rzecz, którą w waszych pytaniach się pojawiała, była o modelach, jak można ustrukturyzować w sensie zespołu kwestie pracy z wolontariuszami i sympatykami.
Tutaj pokażę Wam trzy modele, które się pojawiają w ramach naszej organizacji, też innych, i powiem Wam, jaki funkcjonuje u nas. Otóż pierwszy model to jest taki model, w którym jest tak zwany nieformalny krąg, czyli są jakieś zespoły czy działy. W większych organizacjach już oczywiście powstają, tak jak u nas jest dział kampanii, dział fundraisingu i też jakby w ramach na przykład działu kampanii mamy mniejsze zespoły. I w tych zespołach pojawiają się osoby, które mają zadanie kontakt mobilizacji, czyli kontakt z tymi naszymi zwolennikami, czy to darczyńcami, czy to cyberaktywistami, czy to wolontariuszami. To jest pewien taki model podstawowy, można powiedzieć, zwłaszcza dla mniejszych organizacji. Kolejnym modelem jest to, że pojawia się taki team mobilizacyjny. Tutaj jest napisane departament nawet, ale nie chcę używać w naszych warunkach takich. To brzmi bardzo poważnie, prawda? Departament. Czyli ludzie z różnych działów są de facto delegowani i z nich tworzony jest taki zespół mobilizacyjny. Oni są już dedykowani tej właśnie funkcji, ale cały czas oni pozostają funkcjonalnie w ramach tych swoich zespołów, jak widzicie tutaj. Czyli oni cały czas, nawet w sensie tak zwanego line management, jeśli to jest dział komunikacji, to ta osoba podlegałaby w sensie szefa pod szefa działu komunikacji, tak? I ostatni model, kiedy jest osobny dział mobilizacyjny, dział mobilizacji. I to jest wtedy taka sytuacja, w której mamy na przykład, w dalszym przypadku, my jesteśmy gdzieś pomiędzy tym, a tym poprzednim. Na poziomie na przykład dużych biur Greenpeace, oni mają już, mają już oddzielne na przykład często te działy mobilizacji. Po prostu ludzie, to już jest wystarczająco duże jakby manpower, tej siły ludzkiej, żeby stworzyć oddzielny dział, który się dedykuje wyłącznie temu. My tego nie mamy, mamy na razie jedną osobę w naszym zespole, którą od niedawna, od początku tego roku, która ma wpisane w tytuł, tak, koordynator mobilizacji i pracuje na razie nad jednym projektem i testujemy różne rodzaje tej mobilizacji. I ta osoba skupia zarówno mobilizację online, czyli to, co byśmy nazwali cyberaktywizmem, offline, czyli związane z wolontariuszami. Na razie jeszcze nie dotyka darczyńców, ale docelowo to również powinno zachodzić na tą część dotyczącą darczyńców. To jest na razie jedna osoba w naszym zespole.